proszę Państwa, w siłach zbrojnych. Nie dość, że się zbroją, no i nie są bezpośrednio naśladowcami Jezusa Chrystusa, to świat diabli musi się bronić, no wiadomo. Są wojny, cały czas. Całego obrazu jest bardzo trudne. Tak? To też powoduje, że to wyzwanie, w którym wierzył się w ministra Tomasza Sadkowskiego, no było rzeczywiście pracą, można powiedzieć, przypomnę. Ja sądzę, że jeszcze jeden taki punkt bardzo ważny jest. Radio Conchita, TOK FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Ekstra. Msza Święta. Jana Stubejka. W wydarzeniu udział wzięli między innymi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, prezydencki minister Adam Kwiatkowski i Marta Kaczyńska, a także władze ukraińskie. To wyraz tego, że działania świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego spotykają się z wdzięcznością i pamięcią, powiedział prezydencki minister Adam Kwiatkowski. Polityk podkreślił, że inskrypcja na tablicy mówi o świętej pamięci prezydencie jako o przyjacielu Ukrainy. To jest bardzo ważne, że mowa o przyjacielu Ukrainy, o tym, że Polska jest przyjacielem Ukrainy, takim państwem, na które Ukraina może liczyć. One tutaj bardzo mocno wybrzmiały. To jest, myślę, bardzo ważne, bo dzisiaj jesteśmy świadkami, że ta polityka budowania wzajemnych, dobrych relacji opartych na prawdzie, polityka wsparcia Ukrainy, po to była... Że Anglo-Ameryka Białystok modli się nie tylko od roku 1958, od dawna modli się za Warszawę, żeby Warszawa nie kaszlała. No bo tutaj wiecie Państwo, jak mohery kopną papierosy. No bo papierosy to z kim się kojarzą? Przecież nie ze świadkami Jehowy. Palenie papierosów, kaszlenie, chrumczenie, breszenie. Przecież to też nie prawosławni, nie mormoni, nawet wódki, nie ewangelii. Tylko ci moherowi na pograniczu niewiary, bo pełno tych ateistów, że w nic nie wierzą i kaszlą, krumczą i się tylko tłuką, biją, przeszkadzają sobie, dokuczają sobie. No to taki system neuronowy chciałby się, żeby był, a jesteś w tym systemie. Weekend od czwartku z wódką biegają, wrzeszczą, mieszkania tracą. No teraz trochę lepiej, ale leżącej do Skarbu Państwa nieruchomości, która leży w samym centrum Berlina. I w tym miejscu, zamiast czystej ambasady, uważam, powinno się znaleźć polskie centrum i w tym centrum powinno się znaleźć kaplica stołunia ojców redemptorystów, gdzie są nazwiska Polaków pomordowanych za pomoc Żydom. Przenieść to jeden do jednego, następnie Muzeum Olmów też jeden do jednego i trzecia sprawa, martyrologia wsi polskich, tak, ponad 800 polskich wsi. No i jeszcze myślę, część może taka dotycząca powstania warszawskiego, bo to często jest mylone z powstaniem w getcie. Jeden z prezydentów już nie żyjących niemieckich pomylił to. Mecenas Stefan Hambura zaznaczył, że dzięki tej inicjatywie młodzież z całego świata, która odwiedziłaby centrum, mogłaby się stać ambasadorami polskości. Dodał, że budowa centrum polonijnego byłaby elementem polskiej polityki historycznej i mogłaby się stać odpowiedzią na pojawiające się w niemieckich mediach kłamliwe sformułowania o polskich obozach zagłady. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Andrzeja Przybylskiego biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Ordę. Biskup nominat ma 53 lata. Decyzję papieża Franciszka przekazał w południe nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio. Biskup nominat przez ostatnie 2 lata był proboszczem parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. Jak sam podkreśla, w swojej przyszłej posłudze chciałby przede wszystkim zwrócić uwagę na
duchowe ożywienie parafii. Mój ostatni dwa lata kapłaństwa spędziłem w dużej parafii w Zawierciu. Jako proboszcz, podobnie do innych moich braci proboszczów, zderzyłem się z falą laicyzacji w parafii, często z jej duchowym obumieraniem. Chciałbym bardzo dużo czasu spędzić w parafiach naszej archidiecezji, żeby właśnie modlić się, ożywiać ducha wspólnoty, ewangelizacji w parafiach. Choć pochodzę z diecezji łowickiej, z centrum Polski, to całe swoje kapłaństwo ofiarowałem Częstochowie i Jasnej Górze. W swoim życiu po prostu doświadczyłem tego, że Matka Boża jest najbezpieczniejszą i najpewniejszą drogą do Jezusa. Sakra nowego biskupa pomocniczego planowana jest na 24 czerwca w archikatedrze częstochowskiej. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Święty Alfons Maria de Liguori, miłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Ileż więcej zyskuje się łagodnością niż surowością. Święty Franciszek Salezy twierdził, że nie ma nic bardziej gorzkiego od zielonego orzecha, ale kiedy wypraży się go w cukrze, staje się słodki i dobry. Podobnie wszelkie napomnienia, choć same w sobie są nieprzyjemne, mimo to stają się miłymi, kiedy czynimy je z miłością.